Życie ludzkie charakteryzuje się tym, że zawsze jest u zbiegu tego, co boskie i tego, co ziemskie. Ten plac w centrum ma nam uświadomić, że nasze linie życiowe też się tak samo kierują. Nasza praca, nasze studia, nasze posługiwanie w Kościele i dla Kościoła, ale najważniejsza jest osoba ludzka, ja. I w tym kontekście chciałbym wszystkich zaprosić na Niedzielę Misyjną 20 października. Przeżywać ją będziemy pod hasłem Idźcie i zapraszajcie wszystkich na ucztę. Stoimy u bram Kościoła. Bramy Kościoła, drzwi Kościoła są zawsze otwarte dla każdego. Serce człowieka ma być otwarte dla drugiego, bez podziału na lepszych i gorszych, bogatszych i biedniejszych. W tym roku Ojciec Święty Franciszek bardzo mocno zwraca nam na to uwagę, abyśmy my, powołani przez łaskę Chrztu Świętego, szli w te miejsca, do których inni nie chcą, nie potrafią albo nie umieją pójść, nie mają odwagi pójść. Idźcie i zapraszajcie wszystkich na ucztę. Ucztę Eucharystii przygotował sam Chrystus. My jesteśmy tymi, którzy mają dać się zaprosić i zapraszać innych. W Niedzielę Misyjną zapraszamy do wsparcia duchowego terenów misyjnych, biednych, młodych kościołów, które czekają na naszą pomoc. W Niedzielę Misyjną jesteśmy wszyscy razem na modlitwie i na wsparciu materialnym właśnie tych miejsc w Kościele. Idźcie i zapraszajcie wszystkich na ucztę. Poczuj się Ty zaproszony, aby iść i innych zapraszać na ucztę Pana.